Jeżeli mówimy o krabach, kraby głównie będą przeznaczone do wykonywania zadań tak zwanych counterfire, czyli do walki z artylerią przeciwnika. Dzisiejsze normy taktyczne nakazujące niejako nam zajęcie rejonów stanowisk ogniowych w pewnej odległości od przedniego skraju są już zmienione. Opracowaliśmy podręcznik taki użycia artylerii, mówię konkretnie o krabie. Rejon stanowisk ogniowych będzie dalej oddalony od przedniego skraju, przez co dywizjon taki będzie mniej narażony na oddziaływanie środków ogniowych przeciwnika. Poza tym uzyskujemy zdolność do zwalczania artylerii przeciwnika na dużo większe odległości niż dotychczas. Dotychczas było to głównie 16 do 20 km. My po cofnięciu dywizjonu do 10 km, załóżmy od przedniego skraju w głąb, uzyskujemy tą zdolność na 30 km. Wersja, która jest wgrana do dywizjonu krabowskiego, już jest wersją ulepszoną, daje możliwość strzelania nawet pojedynczym działem. Korzystamy oczywiście z systemu kierowania ogniem, z trenażera do systemu kierowania ogniem, który znajduje się w Toruniu, w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Ten system pozwala nam na realizację zadań także różnymi rodzajami amunicji. Na początek to, co dzisiaj jest realizowane, testujemy amunicję obrączkową, rzącą, zwykłą. W niedalekiej przyszłości zamierzamy zaimplementować amunicję precyzyjnego rażenia, naprowadzaną na wiązkę laserową, czy też z zapalnikami korygującymi tor lotu. To również będzie zaimplementowane do systemu kierowania ogniem. Na dziś możemy powiedzieć po wieloletnich doświadczeniach, jak doskonale wszyscy wiedzą, mieliśmy problemy z podwoziem do działa. Te problemy zostały rozwiązane dzięki zastosowaniu nowego podwozia produkcji koreańskiej Samsung Techwig. Dziś wojsko jest bardzo zadowolone z jakości, z możliwości eksploatacji tego sprzętu. Ja powiem więcej jeszcze, że wozy dowodzenia, które mamy w ramach podsystemu dowodzenia, są pierwsze tego typu w Wojsku Polskim. Również opinie są pozytywne żołnierzy na ten temat.